Okej, lecimy. O, lata spokoju w naszych pięciu, czy tam nawet sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz 12 czy nawet 14 tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające klejnoty w posłusznych mu wojowników. Ja odpowiem. Gnieznośny gnork to prymitywny typ. Prymitywny? Od kiedy przebywa na krańcu świata, jest niegroźny dla Królestwa Smoków. Niegroźny? Zresztą to brzydal. Brzydal? Dość tego! Chyba będę miał co robić. Przepraszam, że to tyle trwało. Zupełnie o was zapomniałem. A co z gnieznośnym gnorkiem? Gnieznośny gnork zgrillowany. Zatem w Królestwie Smoków znów zapanuje porządek. Tak jakby. Jeszcze zgarnę kilka skarbów. Co będziesz teraz robił? Powiedzmy, że nie będę się ograniczał. Smoku Spyro, pokonałeś gnieznośnego gnorka. Zebrałeś smocze jaja, uratowałeś wszystkie smoki i odnalazłeś każdy ze skarbów Królestwa Smoków. Jak się z tym czujesz? Ależ emocje, Bob! Szczęście smoczego świata jest moim szczęściem. Nie chciałbym do końca swoich fioletowych dni wdawać się w przepychanki z gnieznośnym gnorkiem i jego sługusami. Kim są sługusi? A, nieważne. Jest takie przysłowie. Żeby walka była uczciwa, potrzebny jest dobry przeciwnik. Wiele można mówić o zwodniczej naturze gnieznośnego, ale był godnym rywalem. O-o! Znowu to samo! Czy ten deszcz się kiedyś skończy? Już nie pamiętam, jak wygląda słońce. Czas wybrać się na wakacje. W jakieś słoneczne i ciepłe miejsce. Wybrzeże smoków! O tak! Nie byłem tam od rozgromienia gnieznośnego gnorka. Co ty na to, Iskier? Masz ochotę na plażowanie? Ostatni jest gnorkiem! To działa, profesorze? Prawie. Jeszcze kilka drobnych zmian w kulach i... Może to nie najlepszy pomysł. Ściągnięcie smoka może bardziej rozzłościć Ripta. Uspokój się i nie dramatyzuj. Widziałaś w książce profesora. Mają takie wielkie szpony, a zęby jeszcze większe. I zioną ogniem, o tak! Są jeszcze groźniejsze niż Ripto. Dokładnie o to chodzi. Smok to nasza jedyna szansa na powstrzymanie go. Wiesz o tym. To działa. Udało się. Mam smoka. Wow, twarde lądowanie. Cześć, którędy na plażę? Ej, przestańcie się gapić. Nigdy smoka nie widzieliście, czy co? Jesteś smokiem? A co, coś nie pasuje, kotku? Proszę, proszę! Coś tu się kroi, a ja nic nie wiem. Chyba nie próbujecie czegoś przede mną ukryć. Smok? Ściągnęliście smoka do Avalaru? Nienawidzę smoków! Ja! No, bierz go, za nim! Kapsz ty ten paku! Zeżarłeś moje berło! Tobą zajmę się!
się później! Kim był ten Boots? To Ripto. Musimy się go pozbyć. Jest źródłem nieustających kłopotów. Zresztą szkoda czasu na gadanie. Lepiej przejrzyj przewodnik magiczny. Dowiesz się więcej na temat naszego świata, a ja muszę sprawdzić, co knuje Ripto. Spotkamy się w letnim lesie. Zaraz, chwileczkę! Jakim cudem daliśmy się w to wplątać, co? Chyba nigdy nie zdołamy ci się odwdzięczyć, Spyro. Czyli musisz już iść? Tak, lepiej tak. Będą za mną tęsknić w smoczym świecie. A muszę się jeszcze wybrać na wakacje. Teraz dopiero są mi potrzebne. Zanim pójdziesz, zdaje się, że bankier zamierza ci coś przekazać. Ależ nic podobnego. Łowco? Spyro, bankier bardzo żałuje, że musiałeś tyle płacić w trakcie podróży po Avalarze. Chcemy, żebyś zatrzymał klejnoty jako nagrodę za pomoc. Wow, dzięki! Iskier, złapałby się? Niech tylko wpiszę nowe współrzędne i... Proszę! Spyro, możesz się wybrać na Wybrzeże Smoków. Hej, może udalibyście się ze mną? Każdemu należy się wolne. Obawiam się, że nie możemy... Ripta nie ma, ale dokonał wielu zniszczeń w trakcie swojego pobytu. Będziemy sprzątać tygodniami. Jeśli chcesz nas odwiedzić, możesz w każdej chwili przenieść się tu z Wybrzeża Smoków. A, no dobrze. Chodź, Iskier! Czekają nas teraz wspaniałe wakacje! Yeah. Łapać! Udało nam się przejąć wszystkie jaja, Wasza Wysokość. Co do jednego. Wspaniale! Może w końcu będzie z ciebie jakiś pożytek. Zajmij się pilnowaniem tuneli. Nikt nie może przez nie przejść. Jaja. Te otwory wychodzą na drugą stronę Smoczego Świata. Znaleźliśmy kilka jaj, ale są zbyt ciężkie, by je przenieść. Druga strona świata? Zapomniane światy. Spyro, musisz spróbować. Nikt inny nie przeciśnie się przez otwory. Dobra, no to jazda! Znajdź jaja i odzyskaj je, Spyro. W tobie ostatnia nadzieja. Już się robi! Spyro, właśnie pokonałeś czarownicę. Uratowałeś smocze jaja i przywróciłeś wolność straconemu smoczemu światu. Czym chcesz się zająć teraz, Może czas na miłe wakacje na Wybrzeżu Smoków, Czasem zmieniasz się w prawdziwego żartownisia. Wiesz co, muszę jeszcze znaleźć resztę smoczych jaj. No i chyba łowca znów zniknął, więc sprawdzę, czy nie wpadł w tarapaty. Nie widziałeś go, prawda? Że co? Ja?
O, nie, nie. Jeśli jednak gdzieś go spotkam, z całą pewnością od razu cię o tym poinformuję. Dziwna sprawa, Spyro. Zmodyfikowałem portale Avalaru, żeby mnie przeniosły do Smoczego Świata, ale z jakiegoś powodu trafiłem tutaj. Może moje tablice współrzędnych są nieaktualne? Tak, od 1000 lat. To by tłumaczyło, dlaczego książka była taka tania. Skoro skończyłeś kolejny raz ratować świat, odwiedzisz mnie wreszcie w Avalarze? Pewnie, Eloro. Muszę jeszcze znaleźć resztę smoczych jaj, a... Łowca znowu zniknął. Powiedziałeś łowca? Hej, słuchaj, mogę pomóc. Widziałem, jak się wymyka z... Agencie 9, czy to nie nosoruk? Tam w krzakach? Nosoruk! Zostawcie go mnie! Chcesz dostać fangę w róg, koleżko? Poczęstuj się laserem! No, dalej! Nie chowaj się! Na pewno łowca jest w dobrych rękach. To znaczy, na pewno niedługo się pojawi. Obiecaj, że niedługo odwiedzisz Avalar. Ile już razy mówiłam ci, żebyś nie drażnił tego łosia? To był pomysł Willy'ego. Tak, tak. To prawda, Willy? Poczekaj chwilkę, Willy. Spyro, świetnie cię widzieć. Cześć, Sheila. Cały dzień szukam łowcy. Widziałaś go? Przykro mi, Spyro. Obiecałam łowcy, że nikomu nie powiem, gdzie poszli. Oni? Ode mnie nic nie usłyszałeś? O nie. O nie, 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 nie. Bardzo przykry widok, Iskier. Kolejny szlachetny wojownik pada ofiarą epidemii miłości. Lepiej nie patrzeć. Cóż, resztę jaj będziemy chyba musieli znaleźć sami. Weź, Spyro, odpocznij sobie. Obejrzyjmy pokaz. Ha ha.